Porzucony noworodek wstrząsnął pracownikami wysypiska śmieci, na którym go odnaleziono. Wciąż trwają poszukiwania wyrodnej matki, a tymczasem do mediów dotarły nowe ustalenia śledczych. Martwy noworodek porzucony w śmieciach niczym najbardziej bezużyteczny przedmiot. Wciąż trudno jest uwierzyć, że rodzic mógł dopuścić się tak makabrycznego czynu wobec własnego dziecka. Śledztwo nadal trwa, a na jaw wychodzi coraz więcej porażających faktów. Ujawniono wyniki sekcji zwłok. Noworodek w śmieciach. Przypominamy, że w grudniu zeszłego roku, pracownicy przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Płońsku, sortując śmieci, natknęli się na zwłoki małego dziecka zawiniętego w torbę. O zdarzeniu natychmiast zawiadomiono policję, która oddała ciało maleństwa do sekcji zwłok, a w międzyczasie rozpoczęła poszukiwania matki, która najprawdopodobniej porzuciła je kilka godzin po porodzie. Początkowo zakładano, że noworodek trafił do sortowni w jednym z 14 kontenerów, a po wstępnym dochodzeniu wykluczono ten z Nowego Dworu Mazowieckiego. Dalsza część tekstu: pod galerią trwają poszukiwania wyrodnej matki. Nowe fakty odbierają mowę kobieta, która urodziła maleństwo, a następnie porzuciła je w bestialski sposób, wciąż nie została odnaleziona. Służby proszą o przekazanie jakichkolwiek informacji, które mogłyby okazać się kluczowe dla śledztwa. Tymczasem pojawiły się wyniki sekcji zwłok przeprowadzonej na maluszku, o których dla SuperExpresu opowiedziała prokurator zaangażowana w dochodzenie. Okazuje się, że główka noworodka miała liczne obrażenia, jednak nie jest pewne, co do nich doprowadziło, a jak wskazała śledcza, bez matki ustalenie przyczyn może być niemożliwe. Dzisiaj grzeje, 1. Niesamowite znalezisko w polskiej rzece. Wielu nie mogło uwierzyć, leżało na samym dnie 2. Znamy terminy wypłat 13. emerytury. Każdy emeryt powinien zapisać je sobie w kalendarzu, nie wiadomo, co przyniesie śledztwo na dalszym etapie. Podobnie jak wcześniej stwierdzono masywne obrażenia głowy dziecka, ale nadal nie wiemy, czy było to bezpośrednią przyczyną śmierci noworodka. Niestety, wszystko wskazuje, że bez jego matki nie dowiemy się, co się naprawdę wydarzyło, mówi Blase. Ewa Ambroziak z prokuratury rejonowej w Płońsku. Najlepsze newsy dnia, źródło, SuperExpres. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.